Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Spotkaliśmy się dzisiaj z Państwem, żeby przeprowadzić na razie zdalnie, ale mam nadzieję, że płynnie, Państwa przybliżyć mieszkańcom przede wszystkim proces naboru wniosku o mieszkania przy ulicy Celulozowej. Witam bardzo serdecznie prezydenta miasta, jest z nami pan prezydent Marek Wiktorski, dzień dobry. Witam również zastępcę prezydenta miasta, panią Danucę Kopaczewską. Jest z nami pani Katarzyna Laszuk, dyrektor wydziału odpowiedzialnego właśnie za nabory wniosków. I to właśnie z panią Katarzyną mieszkańcy, myślę, najczęściej będą się kontaktowali w sprawach problematycznych. Także witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Panie prezydencie, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Tak jak pani rzecznik powiedziała, mam nadzieję, że takich sytuacji problematycznych będzie jak najmniej, bo chcę powiedzieć, że właściwie zbliżamy się już do tego szczęśliwego finału, bo jak Państwo pamiętacie, z pomysłem budowy mieszkań na wynajem wystąpiliśmy znacznie wcześniej, natomiast sam proces trwał no dość długo, no ale rzeczywiście ten finał już jest widoczny, bo myślę, że w drugiej połowie 2022 roku będziemy mogli zaprosić mieszkańców zainteresowanych wynajmem mieszkań od gminy miasta Włocławek i będziemy mogli te mieszkania zasiedlić. Ja przypomnę, że jest to pierwszy etap budowy mieszkań na wynajem. 288 mieszkań wybudujemy, mieszkań, które wejdą do zasobu nieruchomości miasta Włocławek, z których mieszkańcy będą mogli korzystać. I chcę powiedzieć, że właściwie ten termin, o który mieszkańcy bardzo często pytają, bardzo często mnie też pytają w mediach społecznościowych, naboru wniosków już właściwie jesteśmy na początku i za chwilkę będziemy ogłaszać, bo będzie to dzień 15 listopada tego roku i będzie trwał do 14 stycznia 2022 roku. Pierwszą listę wniosków, które przejdą pozytywną weryfikację, udostępnimy, ogłosimy 8 kwietnia 2022 roku. Oczywiście będzie można się od nich odwołać, ale mam nadzieję, że takich sytuacji będzie jak najmniej. A ostateczna wersja listy nastąpi, ogłoszenie tej wersji nastąpi 13 czerwca 2022 roku. Także przypomnę, 288 mieszkań, pierwszy etap. W tej chwili już przygotowujemy się koncepcyjnie do budowy drugiego etapu mieszkań na wynajem, również przy ulicy Celulozowej. Także myślę, że to jest ważny moment, jeśli chodzi o politykę w zakresie budownictwa, która leży w kompetencji miasta Włocławek, bo przy ulicy Celulozowej, no można powiedzieć, że powstanie osiedle, którego właścicielem będzie miasto. Oczywiście będziemy też przygotowywać odpowiednią infrastrukturę miejską, ale też nie ukrywam, że rozmawiamy o przygotowaniu też infrastruktury społecznej, bo liczba mieszkańców tam wzrośnie i musimy też uzbroić ten teren w potrzebną infrastrukturę społeczną. No, mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli też Państwu ogłosić kolejne szczegóły. A o szczegółach opowie właśnie pani prezydent Danuca Kopaczewska i mam nadzieję, że dość płynnie uda nam się przejść przez ten etap wypełniania, zdalnie wypełniania wniosków. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, rzeczywiście w tej chwili dla mieszkańców najważniejsza jest informacja, co powinien zawierać wniosek, jakie dane są niezbędne, żeby powołana przez prezydenta miasta społeczna komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele zgłoszeni przez wszystkie kluby radnych, mogła zweryfikować te wnioski i przygotować panu prezydentowi listę osób zakwalifikowanych na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Wniosek, proszę Państwa, o przydział lokalu mieszkalnego
składa się z dwóch części. Pierwsza część to są informacje dotyczące wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych przez niego do zamieszkania w danym lokalu. Czyli wnioskodawca, który potem podpisuje ten wniosek, wpisuje tutaj wszystkie osoby, które będą z nim zamieszkiwały w danym lokalu, bo to jest ważne potem przy tym, jaki typ lokalu, jakiego metrażu, na jaki metraż będzie dany wnioskodawca się ubiegał. Druga część to jest opis warunków mieszkaniowych wnioskodawcy, czyli opisuje, w jakich warunkach w tej chwili mieszka, czyli jaki tytuł prawny ma do zajmowanego lokalu, opisuje swoje warunki mieszkaniowe, liczbę mieszkań, liczbę pokoi, wyposażenie i tak dalej, typ ogrzewania. Też, żeby komisja wiedziała, w jakich warunkach na ten moment dana osoba czy dana rodzina zamieszkuje. To, na co chcemy szczególnie zwrócić uwagę, to wpisanie w punkcie 5 liczby osób z niepełnosprawnościami, ponieważ jeśli w danej rodzinie będą osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczeniem lekarza ZUS-u, będą za to przydzielane dodatkowe punkty. Czyli jeśli jest rodzina, która ma dziecko, czy opiekuje się starszą osobą z niepełnosprawnościami, za to otrzymuje dodatkowe punkty. Ale do wniosku, który, tak jak mówiłam, zawiera dwie części, są dwa załączniki. Jeden załącznik istotny i ważny, bo on jest de facto takim obligatoryjnym wnioskiem dotyczący dochodów. Dochody są pierwszym warunkiem weryfikowanym przy przydziale mieszkań na ulicy Celulozowej. Określony jest górny dochód na jedną osobę i potem w zależności od tego, ile osób, o ile, dla ilu osób jest dane mieszkanie, ta wielkość dochodu będzie różna. Rozumiem, że dotyczyć to będzie każdej sytuacji i dlatego pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym będą wszystkim zainteresowanym udzielać pełnej informacji, jakiej wysokości maksymalnie jest ten dochód, ale również proszę pamiętać, że będzie wymagany dochód minimalny. Dochód minimalny dotyczy mieszkań socjalnych, więc jeśli osoba będzie składała wniosek i ten dochód będzie mniejszy, to nie może się ubiegać o mieszkanie na wynajem na czas nieoznaczony, tylko o mieszkanie socjalne. Też proszę zwrócić na to uwagę i pracownicy będą wszystkich zainteresowanych szczegółowo informować, jakie to są dochody. Po dzisiejszej konferencji pan prezydent podpisuje zarządzenie, które zawiśnie na stronie Urzędu Miasta. Załącznikiem do tego załączenia jest wniosek, o którym przed chwilą mówiłam, i każdy zainteresowany może ten wniosek pobrać albo ze strony Urzędu Miasta, albo w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym na ulicy na 3 maja. Może pobrać bezpośrednio w MBM-ie, bo też tam będą te wnioski. Może pobrać również wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i również w naszym AZK. Czyli każdy, gdzie uzna, gdzie jest mu bliżej, taki wniosek papierowy może pobrać i złożyć go w Urzędzie Miasta. Przypominam Państwu, o czym mówił Pan Prezydent, że wnioski będziemy przyjmować czyli z dniem 15 listopada. Wcześniej wnioski nie będą rozpatrywane. Więc proszę spokojnie te wnioski wypełniać, nie spieszyć się. Mamy termin od 15 listopada do 14 stycznia i w tym czasie wnioski będą przyjmowane. Wnioski nie uzupełniające
wypełnione będą, czy niewypełnione do końca, będą odsyłane do uzupełnienia. Jeśli w ciągu 7 dni wniosek nie zostanie uzupełniony, pozostanie bez rozpatrzenia. Dlatego bardzo ważna uwaga, jeśli Państwo składający wnioski będą zmieniać adresy zamieszkania, proszę natychmiast to zgłaszać, ponieważ urzędnicy będą wysyłać wniosek na ten adres, z którego został przysłany. Także wniosek będzie dzisiaj do pobrania. Wszyscy zainteresowani mogą go już przeczytać, zapytać urzędników, jeśli mają wątpliwości, jak trzeba go wypełnić. Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze dopowiem, że wniosek musi być oczywiście własnoręcznie podpisany. To jest taka oczywista oczywistość, natomiast my najczęściej o niej zapominamy. Dlatego bardzo prosimy też pamiętać o... Ale niekoniecznie ta osoba powinna go przynieść. Może przez trzecią osobę. Tylko żeby był własnoręczny. Ja tylko, drodzy Państwo, dopowiem. Pani Prezydent z Panią Dyrektor Panie podały taką pełną informację. Natomiast ja dopowiem, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 20 kwietnia 2021 roku w dyspozycji jeszcze będziemy mieć 20 przepraszam, mieszkań, które chcemy przeznaczyć dla osób, które na przykład będą reprezentować zawody deficytowe. I tutaj przypominam, że zgodnie z umową chociażby z panem marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim ze szpitalem, jeśli lekarze, młodzi lekarze będą chcieli skorzystać z takich mieszkań, to oczywiście my postaramy się takie mieszkania udostępnić też no, na preferencyjnych warunkach. To znaczy warunki będą takie same, jak pozostali najemcy, ale powiedzmy poza taką klasyczną procedurą. Z takiej możliwości też będą mogli skorzystać pracownicy naukowi na przykład naszych uczelni, bądź też inżynierowie, personel techniczny, który chciałby we Wrocławku zamieszkać. W ten sposób my jako miasto też chcielibyśmy właśnie zadbać o takie osoby, bo w tej chwili już wiemy, że na rynku pracy występuje deficyt. Państwo doskonale znają chociażby sytuację kadr lekarskich, inżynierskich, naukowych w Polsce, więc takie osoby też będziemy chcieli wspomagać i zapraszać do zamieszkania w naszym mieście. Dziękuję. Z naszej strony to wszystko. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, bardzo proszę. Ja mam pytanie, kiedy te mieszkania przy celu mogą być gotowe do mieszkania? Czy wiadomo? Pan prezydent? Myślę, że tak wstępne takie kalkulacje. Rzeczywiście tutaj wykonawca bardzo dobrze wykonuje, powiedzmy tą umowę, która została podpisana przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe. Więc wszystko na to wskazuje, że w drugiej połowie roku, a konkretnie w sierpniu, te mieszkania już będą dostępne do zasiedlenia.